Dobrze, Adam, przedstaw nam podstawowe błędy, oczywiście te, które są wymienione w instrukcji, z którymi mogą się spotkać użytkownicy. Jeszcze raz wspomnę, zaglądajcie do instrukcji obsługi, bo nie ukrywam, szkoda waszego czasu i mojego czasu, żeby tłumaczyć podstawowe błędy. Jeżeli, wspomnę jeszcze raz, jeżeli nie macie instrukcji w języku polskim, proszę do nas napisać bądź zadzwonić, na pewno taką otrzymacie. Ale instrukcja jest dostępna również na waszej stronie. Również dostępna na stronie. Możesz ściągnąć sobie pliki. Dokładnie tak. Jeżeli nie, no to tak jak mówię, proszę zadzwonić czy napisać maila. Na pewno taką instrukcję otrzymacie. Jeszcze wspomnę do wyświetlania błędów. Jeżeli się pojawi błąd i ten błąd nie zostanie skasowany, urządzenie pomimo wymiany butli, jak tutaj zademonstrowaliśmy 507, pomimo wymiany butli ono nie ruszy. Dopóki nie skasujemy błąd, tak jak pokazywałem wcześniej, przez dwukrotne naciśnięcie kawałeczki. Procedura kasowania błędów również jest na instrukcji, w instrukcji w języku polskim na stronie 16. Co prawda, tutaj producent podał inny przykład, numer innego błędu, ale ten błąd mówi dokładnie to samo i to jest tylko przykład. Tu jest cała procedura kasowania błędów, rozszyfrowanie kodów błędów. To wszystko jest w instrukcji na stronie 16. Następnie mamy podstawową listę błędów. Listę błędów takich podstawowych. I to, co wspomniałem, błędy 112, 121, 122, to mówi dokładnie to samo, tylko to były błędy z tak zwanej pierwszej wersji, ale to jest, możecie się spotkać jeszcze z panelem CP+, z takimi kodami błędów. Więc opis jest napisany. Butla gazu pusta. Możecie również się spotkać z błędem W255H. Na przykład sytuacja taka, że urządzenie Truma Kombi jest podłączone zasilanie jest podłączone po włączeniu panelu głównego w kamperze, tak zwanego napięcia pokładowego. Więc jeżeli ktoś wyłączy napięcie pokładowe, a panel najczęściej ma inne swoje zasilanie, więc wtedy się pojawia komunikat W255, bo możliwa przyczyna to jest brak zasilania na trumie i truma nie może nawiązać łączności z panelem. Następnie mogą być błędy 302, 418, tylko tak jak mówię. Widzimy tutaj błąd W, czyli warning, uwaga, ostrzeżenie to jest. Za niskie napięcie, tutaj mamy, później mamy 507, 516, 517, to są te właśnie błędy gazu. I tak jak wspomnę jeszcze raz, pomimo tego, że błąd, że usuniemy przyczynę powstawania błędów, jeżeli nie skasujemy błędu, urządzenie nie podejmie kolejnej próby uruchamiania. Może być również błąd E632. Dotyczy się głównie urządzeń zasilanych 230 V. I teraz tak, zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem. Co w takim przypadku zrobić? Nic nie resetujemy z panelu, tylko w przypadku wersji gazowo-elektrycznych mamy tutaj taki przycisk. To jest nic innego, tylko bezpiecznik termiczny. Jeżeli byśmy grzali wodę bez wody, to nam wyskoczy. Trzeba wziąć jakiegoś śrubokręcika czy coś i wcisnąć tego przez ten otworek. To jest kolejne zabezpieczenie. To jest zabezpieczenie dotyczące grzałek elektrycznych. Ale pomimo tego, że wciśniemy z panelu błąd, też musimy go skasować. Może być również błąd 151, to też może być informacja taka, że na przykład włączyliśmy wodę, grzanie wody, a nie było wody w zbiorniku, też się taki błąd pojawi. No tutaj niestety musimy go skasować i poczekać, aż ustygnie. I jeszcze błąd 160, za niskie napięcie poniżej 10,2 V i zostanie urządzenie wyłączone w trybie tak zwanym awaryjnym, no bo nie mamy napięcia odpowiedniego. W255 błąd omawiałem już wcześniej. To brak komunikacji między urządzeniami. Dobrze, powiedz mi, czy urządzenia trumy są bardzo wrażliwe właśnie na spadki napięć, czy mają jakieś zabezpieczenia? Bo tutaj jest zabezpieczenie, poniżej, z pewnością, jeżeli jest błąd. On w pierwszej kolejności, jeżeli mamy napięcie tak zwane graniczne, czyli w okolicach 10,5 V, będziemy mieli najpierw informację W i numer błędu, że uwaga, niskie napięcie, ale ono jeszcze będzie pracować. Jeżeli to napięcie spadnie poniżej 10,5 V, 10,2, to wtedy wyskoczy komunikat błąd, error i już się urządzenie nie włączy ponownie. Trzeba go doprowadzić napięcie właściwe, uruchomić i skasować i uruchomić. I jeszcze wspomnę o
tym błędzie 517-507. Może się zdarzyć, że na panelu ten błąd nam nie będzie się świecił światłem ciągłym, tylko będzie pulsował. Mhm. Jeżeli będzie pulsował, co mamy wtedy zrobić? Nic nie robić, tylko odczekać 15 minut. Po 15 minutach ten błąd się zaświeci światłem ciągłym i wtedy przez dwukrotne naciśnięcie gałeczki będzie możliwość skasowania. Błąd możemy skasować wtedy, jeżeli on się świeci światłem ciągłym. Nie mruga, tylko się świeci światłem ciągłym. Jeżeli mruga, to jest tak zwana taka strefa bezpieczeństwa. Mówi to o tym, że były 4 czy 5 prób nieudanych pod rząd, bo był zakręcony gaz, a ktoś go próbował. Mhm. Więc po tych 4 próbach przechodzi ten tryb tak zwany bezpieczeństwa, bo nie wiemy, co było tego przyczyną. Czy ktoś zatkał nam komin i się ten gaz zbierał i w końcu może być detonacja. Czy dlatego jak sami chcemy skasować błąd, to będzie możliwy dopiero po 15 minutach. Jeżeli byśmy trafili do serwisu, to serwisant ze swojego poziomu jest to w stanie zrobić natychmiast, ale on wtedy musi sprawdzić, czy tam nie zostało coś zblokowane. No dobrze. Adam, dziękujemy Tobie bardzo. Dziękuję za również. Te wskazówki i przypominamy, korzystajcie z instrukcji. Dokładnie. Która jest dostępna na trumapolska.pl, tak? Truma.com. W języku polskim również. W języku polskim również, tylko niestety trzeba sobie odszukać ją. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.